proszę pan doktor Jan. Przedkładam dwa projekty uchwały Rady Miasta Krakowa, pana prezydenta. Pierwszy dotyczy nadania statutu fińskim instytucjom kultury bibliotekom, czterech bibliotekom pobudzkiej, krowoderskiej, nowobudzkiej i śródmińskiej. Zmiany, które w statutach zostały naniesione, wynikają z faktu, że w roku bieżącym wyszła w życie uchwała znowelizowana, uchwała o organizowaniu działalności publicznej, w której zawarte zostały nowe treści i ta ustawa znajduje odzwierciedlenie w tychże statutach. Statuty znowelizowanej wersji nie będą powodować żadnych dodatkowych potrzeb finansowych. Wynikają m.in. z faktu, że instytucje kultury zostały podzielone, podobnie jak to było zresztą wcześniej, na tak zwane instytucje artystyczne. Państwo pamiętacie, zapewne kilka miesięcy temu wszystkie instytucje artystyczne właśnie miały zmienione statuty już pod kątem tej znowelizowanej ustawy.